Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będziemy zajmować się tym oto silnikiem z Komara. Rozbierzemy go, zajrzymy co tam z nim się stało, co mu dolega. Ogólnie plan był taki na ten silnik, że nie będę go robił, że go tylko sobie wyczyszczę z tego brudu, no i tyle. No bo on działał, odpalał, więc stwierdziłem, że no nie ma sensu, ewentualnie go tutaj, tak jak mówiłem, rozbiorę, przejrzę, wyczyszczę, wymienię co trzeba. Ale no niestety, jak widzieliście w ostatnim odcinku, to znaczy w którymś tam z ostatnich odcinków wam mówiłem, silnik kilka dni stał na ziemi, no i niestety po kilku dniach się okazało, że wyleciał wszystki olej, więc no na pewno będzie do wymiany któraś tutaj uszczelka. No chyba, że jeszcze mogło tutaj wylecieć spod korka, ale nie wiem, to wszystko będziemy sobie tutaj sprawdzać. No i też pomyślałem, że w sumie, skoro ten silnik jest tu taki brudny, cały zaolejony, cylinder, wszystkie żeberka, no to zaryzykuję i dam go do szkiełkowania, żeby zobaczyć jak to wyjdzie. Już wcześniej myślałem nad silnikiem z Ogara 205, jak robiłem Ogara 205, żeby może dać silnik do szkiełkowania, ale jak tak sobie oglądałem na internecie efekty, to tak średnio mi się to podobało. Stwierdziłem, że lepiej go sobie tylko dokładnie wyczyścić i też to będzie dobrze wyglądało. Sprawdzę, zaryzykuję, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli mi się efekt nie będzie podobał, to już wiem, że ewentualnych tam następnych silników nie będę dawał do szkiełkowania, tylko będę sobie je czyścił i jakąś delikatną polerkę robił i tyle. Więc co, plan jest taki na dzisiaj, żeby zajrzeć tutaj do tego silnika, jak wygląda tłok, pierścienie, cylinder w środku. No, zatarty nie był, on cały czas do końca jeździł, zanim go rozebrałem, zrobiłem jeszcze jazdę testową. Jak ktoś się wiedział, to zapraszam, gdzieś tam sobie na dole znajdziecie na moim kanale. I po szkiełkowaniu zostanie też zabezpieczone specjalną taką powłoką, aby to tam później nam tak nie zachodziło, nie zaśniedziało, żeby po prostu efekt się utrzymywał jak najdłużej. No więc co, ja was tylko jeszcze zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapek w górę i do komentowania, więc już bez zbędnego gadania, bierzmy się za silnik. Od czego zaczniemy? Na początek zajmiemy sobie, wiadomo, no cylinder, gaźnik, zajrzymy jak tam ten tłok się ma, no i później sobie tu polecimy po kolei wszystko. Zaczynamy sobie od gaźnika. O, tu gaźnik nam wychodzi, jest taki sam. Wszystko jest tak samo jak w Ogarze 205. Trochę brudny z zewnątrz, kiedyś się nim zajmiemy. Na razie nie na to jest czas. Teraz byśmy mogli sobie zdjąć w sumie głowicę, cylinder. To wiadomo, fajeczka, lekko dokręcone, więc fajnie poszło. Świeca taka dosyć czarna, kurczę, ale w sumie niepotrzebnie tą świecę odkręciłem. Odkręcimy sobie szpilki od głowicy. Szpilki też dosyć lekko idą, nie są jakoś mocno tam dokręcone. I możemy zdjąć głowicę. Zobaczcie, głowica, no jest wszystko zasmolone od oleju, ale nie widać, żeby gdzieś była popękana. Zobaczmy jak tam cylinder, który powinien nam zejść, ale dlaczego on teraz nie chce zejść? Można go delikatnie, ale to naprawdę trzeba bardzo, bardzo delikatnie, żeby go nie uszkodzić. Już nam się troszeczkę ruszył. O, dobra, poszedł. Cylinder w środku jest po prostu, no, nie wiem czy to widzicie, może widzicie, może nie. Cylinder w środku jest normalnie igła. Jest po prostu ideał. Nawet nie ma tam najmniejszy rys. Gwint jest dobry. Zdejmijmy sobie też ten tłok, może już zdejmijmy, bo on i tak nie będzie nam potrzebny. Przy tłoku coś na pewno było majstrowane, bo z jednej strony było takie zabezpieczenie, seger, a z drugiej strony normalnie jest taka na sprężynkę, tak. Jak to w romecie, no nie? W sumie to zobaczcie, tutaj trochę jest tłok przytarty delikatnie, nie wiem od czego, czy to jest groźne czy nie, według mnie nie. Tutaj o, też taki przytarty, więc tłok na pewno będzie założony nowy. Nie wiem czy to będziecie widzieć, mam nadzieję, że tak. Tu w silniku na wale jest pełno oleju, czyli mógł tak, kurczę, te spaliny tak mogły śmierdzieć, bo tu po prostu leciał olej. Zamiast paliwa po prostu tutaj się spalał olej, no i tyle. Czyli gdzieś któryś uszczelniacz, jakieś zmierniki nie trzymają. Trzeba będzie to zrobić, dobrze, że go rozebraliśmy. Dobra, teraz chciałbym wyczepić tu te linki od spodu, od sprzęgła i od biegów, bo żeby one tu nie przeszkadzały. Nie wiem naprawdę jak wyjąć tą linkę, tak szczerze mówiąc. A tu widzicie, już mi się wylał olej górą, więc no, tak nie może, kurczę, być, nie? Dobra, nie wiem naprawdę jak wyczepić tutaj tą linkę sprzęgła, dla mnie to jest jakaś, kurde, magia. Próbuję zdjąć tutaj tą kapę, po prostu zejdzie mi to całe, może jakoś tutaj to odkręcę, nie wiem, no. Oj, dobra, to nam wyskoczyło. Podkładka była luźna, gdzieś wyleciała.
ta podkładka na zabezpieczona na krętkę, żeby się nie odkręciło, a jednak to się odkręciło, a dlaczego? Nie mam naprawdę pojęcia, ale że to i tak, że to działało, że tu się nic nie psuło, ale całe koło luźne, kurcze, nie? Było odkręcone. Regulacja mam wyjętą, ale no zobaczcie, jak tą linkę tu wymienić, ktoś mi powie? Czy to może trzeba tu później sobie zaklepać, bo zobaczcie, tu taki jest kołnierz, tu nie? Nie wiem, tym będziemy się martwić później. Na razie rozbieramy dalej silnik. No i dobra, tu odkręciłem tą śrubkę. Nakrętkę, która trzyma kosz sprzęgłowy. O, pyk. Kosz sprzęgłowy mamy wyjęty. Zaraz zobaczymy, w jakim stanie są tarczki. No, te tarcze tak ogólnie, no nie są w zbyt dobrym stanie. Na pewno będą założone nowe. No i druga, tak samo jak pierwsza. Też jest tu, zobaczcie, jaka jest zjechana. Koło ogólnie jest, nigdzie nie jest wyszczerbione, jest ładne. Ja mam tutaj takie pudełeczka przygotowane. Sobie wszystko ładnie w pudełka pokładę. Żeby po prostu im więcej pudełek, tym będzie później łatwiej złożyć. Będę wiedział, gdzie co na pewno było. Zajmiemy sobie teraz drugą kapę. Dobra. Dobra, znalazłem ściągacz. Mam nadzieję, że będzie pasował. I co? Trzeba tą śrubę odkręcić, żeby zamontować ściągacz. I ściągacz to jest bardzo dobra rzecz, naprawdę. Jak widzę, jak ktoś ściąga bez ściągacza, to ja nie wiem. No naprawdę, ściągacz nie jest drogi. Chyba kosztuje około 20 zł. A naprawdę może nam uratować magneto. No nie zniszczy się magneto. Magneto widać takie zardzewiałe troszeczkę, ale no jak to magneto i to w takim silniku. No i co? Tu mamy cały nasz zapłon. Najpierw sobie wyczepimy jeszcze linkę od biegów może. O, i sprzęgło mamy rozczepione, linkę możemy wyjąć. Jak już to mamy porozbierane, teraz możemy się wziąć za zapłon, rozkręcić sobie zapłon. Dobrze jest sobie najpierw zaznaczyć gdzieś, żeby później wiedzieć, jak go złożyć. Ale widzę, że już tu był rozbierany, bo jest poznaczony, żeby później po prostu się nie męczyć z ustawianiem zapłonu. O ile on w ogóle jest dobry, no na pewno jest dobry. O, i zapłon teraz możemy już sobie zdemontować. Trochę jest brudny, ale to później zajmiemy się tymi wszystkimi tam częściami. Taką inspekcję sobie zrobimy, popatrzymy, co i jak tam dokładnie wygląda. Na razie dajemy go na bok. No i co dalej? Dalej trzeba iść na drugą stronę. Już coraz mniej, coraz bliżej końca. Co? No trzeba tu odkręcić te śruby, wiadomo, żeby go rozpołowić. Dosyć wam powiem ciężko, dosyć to mocno trzymają te śruby. Muszę sobie przynieść tylko troszeczkę większy śrubokręt i będziemy rozbierać dalej. Kurde. Jak to mówią, bez młota to nie robota. Trzeba trochę użyć młotka, puknąć raz, dwa i aluminium nam wtedy puszcza. I tu też nam ta ostatnia puściła. Ale zanim jeszcze podkręcamy te śrubki, tu muszę zdjąć zabezpieczenie i tu rozebrać. Nie, czy jest blokada, starter, rozruszyk, jak to się tam nazywa. O, zobaczcie, taki stan, że lekko to ruszyłem, już pękło, ale to nic. I dobra, tu mamy porozkręcane te wszystkie śrubki, teoretycznie byśmy już mogli silnik rozpołowić i tak też chyba zrobimy. Trzeba go zrobić to na tyle delikatnie, żeby nie uszkodzić karterów. Już mamy jedno zabezpieczenie do wyjęcia z łożyska. Jeden karter mamy wyjęty, tutaj damy sobie go gdzieś na bok. No, no i dobra, tutaj tą skrzynię też już sobie możemy porozbierać. Jakoś to wszystko nam w miarę chyba powinno tutaj wyjść. Tutaj ten wałek mamy troszeczkę skrzywiony. Trzeba będzie inny założyć. Chojneczka jedna, sprężyna. To wszystko staram się chować razem, żeby po prostu później tego nie pogubić, wiadomo. Zębatka nie powinna być tu mocno dokręcona i tak też jest. Ona jest ogólnie w dosyć dobrym stanie, ale zobaczymy, ile będzie kosztowała nowa. Jak nowa nie będzie droga, to sobie po prostu kupię nową. Uszczelka nam w miarę zajdzie, uszczelka już też. No oczywiście będzie nowa, no wątpię, żeby ktoś składał silnik na starych uszczelkach. Wszystko nam leciutko tu idzie, bez problemu. No i tu musimy jeszcze wyjąć sobie tą sprężynę tylko, żeby tym wszystkim, że tak powiem, wyjechać. Troszeczkę się blokuje, ale... O, pyk. I nasz starter, tak jakby rozrusznik, kopniak też już rozebrany. Co tu nam zostało? Ogólnie no trzeba byśmy musieli jeszcze tylko tutaj wybić nasz wał. I co, myślałem, że ten wał nam wyjdzie ręcznie, ale widzę, że trzeba mu troszeczkę pomóc tutaj młotkiem. Tak na koniec bardzo delikatnie można to zrobić młotkiem. No i tak w ten oto sposób rozebraliśmy kartery. Wiadomo, jeszcze trzeba sobie szpilki. Tutaj będę musiał powykręcać łożyska, powyciągać. To łożysko naprawdę nie jest w złym stanie. Wał też jest zero praktycznie. No nie praktycznie, tylko naprawdę. O, zero luzu. No i dobrze, moi drodzy, jak widzicie, silnik mamy rozebrany. Tak jak widzieliście.
Trochę zabawy z tym było. Mam nadzieję, że silnik uda się poskładać bez problemu. A dzisiaj to będzie już wszystko, chociaż no mamy tu jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, ale no nie chcę też, żeby ten film nie wiadomo jak długo trwał. W następnym filmie sobie to wszystko przygotujemy, no bo w takim stanie nie będę tego dawał do szkiełkowania, to jest pełno błota. Chociaż nie wiem, no myślę, żebym mógł takie też oddać i nic by się nie stało, ale no to jest pełno błota, starego smaru, oleju. Wszystko w miarę tutaj kompletne mi się wydaje, więc no nie powinno być tu żadnych jakichś kurcze przebojów z tym składaniem, że czegoś będzie brakowało, chociaż to wszystko dopiero wyjdzie przy składaniu, nie? Wiadomo. No i co, w dzisiejszym filmie to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, że was tutaj nie zanudziłem. Jeżeli wam się podobało, strzelcie łapkę w górę, strzelcie subskrypcję. Przypominam, że na 1000 subskrypcji robimy sobie konkurs, w którym do wygrania będzie jeszcze nie wiadomo co będzie, może też jakieś karty podarunkowe Allegro. Nie wiem, pomyślimy, zobaczymy jak szybko. Im sprawniej też to wbijemy, no tym będzie więcej nagród i myślę, że będą te nagrody ciekawsze. Może być tak, że będzie więcej tych kart Allegro, a może coś jeszcze. Nie wiem, to wszystko pokaże się w praniu. Napiszcie też komentarz, co o tym wszystkim myślicie, jak wam się podobało. A może macie jakieś zastrzeżenia co do tego silnika, coś tu było źle, może ja coś tu źle zrobiłem. Jakieś rady, wskazówki. No i co, to wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć!